Kogo pan chciałby poznać? Ksiądz, ksiąciulek. Szukam osób, znaczy płci męskiej, tak około 12 lat. No, żeby byli, prawda, uprzejmi, mili, najlepiej ministranci. Ministranci? Tak. W jakim wieku, przepraszam? 12 lat najlepiej, a może się wahać 11-13. 12, 11, 13. Pan coś... Kogo pan lubi spowiadać najbardziej? Ksiądz. Ja lubię, bo to jest coś podchwytliwe pytanie, mój drogi. Więc ja najlepiej wolę spowiadać tych, no... Sołtysa najbardziej lubię spowiadać, bo najwięcej do powiedzenia ma o każdym, prawda? Takie grzeszki, takie nieprzyzwoite. Można posłuchać. Można, prawda? Tak, tak. Można. Można. I co jeszcze? No cóż, ja osobiście lubię wycieczki samochodem moim i do lasu, najlepiej w towarzystwie właśnie osoby takiej, której szukam. Do lasu czy gdziekolwiek. Na prawda? Grzyby. Można tak powiedzieć, jak ktoś się schyla po grzyby. No nic. A ty, księdzu nieprzyzwoity, ty. Ale ja nie wiem, o co chodzi. Może się wyspowiadasz, co? I nie. Ile ksiądz ma lat? Jestem bardzo młodym księdzem, mam 36 lat i no mam pewne praktyki, ale nadal jestem bardzo niedoświadczonym księdzem, dlatego szukam takiego, że tak powiem. A czy może ksiądz przytoczyć zdanie z Ewangelii Świętego Mateusza, wers 4, rozdział 13? Wie pan, ja jestem, mówię, młodym księdzem, ale niestety mam przypadłość taką jak stary ksiądz, czyli, prawda, skleroza. No. No to powinien się pan leczyć. Ksiądz. Ketoprom, ksiądz. Ketoprom to... Zdupić powinieneś ze 3 tubki tego ketopromu i by ci lepiej było. Czy ja wiem, czy lepiej... wie pan... No dobrze, mniejsza z tym. Wolałbym Basię. Dobrze. Czy na wszystko? Wie pan, z mojej strony to wszystko, ale jeżeli pan by coś zainteresował... Jeszcze parafianie mają dużo do powiedzenia, ja wiem, ale czy to wszystko od pana, od księdza już? To jeżeli coś, to ja już mogę, wie pan. Dobrze, jeśli tak, to bardzo dziękujemy. Błogosławieństwa pan na księdzu. Nie, dobrze, to dziękuję. Dziękuję. To właśnie my, twórcy ENTF-owych pierdół. No mów! Jeśli jesteście pojebani, czy też powaleni, nasze utwory wam się spodobały. Ale jeśli nie... To nie! To uznacie nas za totalnych idiotów. Powiedz coś od siebie. Lubię ziemniaki z koperkiem. Nie lubię kefiru, bo po kefirze mam sraczkę. A ja nie lubię kalafiora. Ja też. I szpinaku. A szpinak lubię. Szpinak jest niedobry. A dziewczyny są głupie. Zielony. Dziewczyny są głupie. I w ogóle do niczego się nie nadają. Prawda? No do kilku rzeczy się nadają. Ale tylko do niewielu. Co jeszcze? Chcieliśmy pozdrowić. Serdecznie. Tak. Wszystkich. Wszystkich, których znamy. I ci, którzy nie są nam znani, niech się walą. Którzy w ogóle przyczynili się do rozwoju ENTF-owych atrakcji. Tak. Co jeszcze? Nie wiem, Marianku drogie, słuchaj, powiedz mi coś, co... Nie, bo czy to mi się... To już koniec? Tak. Chcesz, to możemy już kończyć. No ale wiesz, no to nie jest takie proste, bo to żeby skończyć, to trzeba by coś na koniec zrobić.
Więc zachęcamy do kupna naszych produktów w atrakcyjnych cenach cenowych. Tak, bardzo atrakcyjnych. I życzymy dobrej zabawy. Pokażemy nasze wszystkie płyty. No już! Tu, prawda, tu... Pokazuj, ja będę podawać, pokazuj. Tak, LZP. LZP. 1. LZP. LZP. 2. Audycja kulturalna. 1. 1. Audycja kulturalna. 2. 2. Audycja kulturalna. 3. 3. I audycja kulturalna The Best Of. The Best Of. Oraz LZT. LZT, najnowszy produkt. Nie, przepraszam, najnowszym produktem będzie to, co właśnie nagrywamy. Czyli żegnamy się pożegnalnym pocałunkiem. Do widzenia Państwu. Dziękujemy bardzo za serdecznie uwagę i skupienie w stanie płynnym, kupnym i innym, jak kto woli. Przepraszam, można? Znaczy nie, kto chciałby kupić, to beret taki. Masz autoreklamę. Lisa.